Niech tam sobie leci płynnie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruje nikt. Uwierz mi, tak to nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem czaruj, świeć, tylko o tym wiedz. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. Są liście, no i oczywiście jesień już. Zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie, odkąd siebie tylko odkąd znam. Łatwo sobie z zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie całuję nikt. Wierz mi, tak to nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem czaruj, świeć, tylko o tym wiedz. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. Właśnie mnie tutaj osa zaatakowała, jak zacząłem śpiewać o tym słoneczku. Osa to też owad, a owad to też natura. I chyba chciała z tego entuzjazmu, jaki tu wyśpiewałeś, podlecieć do ciebie. Tak, chciała im podziękować. Dobrze, że się dobrze skończyło. No dobrze, jaki mamy kolejny utwór? I teraz znowu wchodzimy w czeluścia emocjonalne. Nie do końca, nie do końca, bo każdy może odebrać ten utwór inaczej. A tytuł to Moja ballada. Będzie to znowu kompozycja fortepianowa, tym razem Krzysztofa Komedy. Kto z Państwa zna nazwisko Krzysztof Komeda? O, dobrze, super, bardzo mnie to cieszy. Tutaj słowa dopisała Agnieszka Osiecka. Będzie to utwór Moja ballada o kobiecie, która została zostawiona dla innej. Jak ona się z tym czuje, jak do tego podchodzi, jaki ma do tego stosunek? Chyba nic już więcej nie powiem, po prostu zaśpiewam. Bardzo proszę. Też ja mogę usiąść? Zastanowię się. To ja pozwolę sobie jeszcze usiąść, ewentualnie jak będę czuł, to wstanę. Dobrze. Dobrze. Thank you.
Ja nie skarżę się. Nie, to nie. Spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, nie, nie jest źle. Ja wiem.